Cześć wszystkim, ja jestem Fomever, a to jest kolejny vlog na moim kanale. Niestety tym razem nie będzie on chyba według mnie dobry pod względem informacyjnym. Słuchajcie, mam zamiar zrobić to co mówiło mi większość osób, czyli spróbować przynajmniej założyć nowy kanał i po prostu wrzucać tam filmy. Czym to jest spowodowane? No tym... Znaczy tak, jedna osoba mi mówiła, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale że mój kanał nie ma szans już kompletnie na wybicie się, dlatego od tych 6 lat no jest taki, a nie inny i oglądany przez tyle osób ile jest. No, nie ma to po prostu w ogóle praktycznie oglądalności, słuchajcie, dlaczego akurat teraz się decyduję, ponieważ widzę co się dzieje, słuchajcie, na moim kanale, już kompletnie, według mnie on umiera, albo po prostu to jest czysty przypadek, bo wyświetleń zazwyczaj ja odnotowywałem na miesiąc, tam, od, nie wiem, 20 do 40 tysięcy, nie, no 20 to już to była kompletna drama i to trafiło się może tam kilka razy. Natomiast zazwyczaj było po około 30 tysięcy i ostatnim czasem to, słuchajcie, tak, było kilka miesięcy wstecz, nie? Podaję dokładnie liczby, 41 tysięcy, to jest ok. Potem spada na 30 tysięcy, potem spada na 25 tysięcy, no to jeszcze jest do przyjęcia, no i potem mamy 20 tysięcy. Jeszcze jest ta dolna granica, nie? To wszystko jest w ciągu miesiąca ze wszystkich filmów, tutaj jeszcze sprostuję. I potem mamy kolejne 2 miesiące, słuchajcie, 18 tysięcy i potem 14 tysięcy. Nie wiem jak wyjdzie za maj, bo maj się już powoli kończy, ale no to wygląda mi na jedną rzecz, że YouTube już teraz już kompletnie nie pozycjonuje gdziekolwiek moich filmów. I próbuję zrzucić mój kanał kompletnie na samo dno, żeby nikt już nie trafił na moje filmy. I zaczynam po prostu faktycznie wierzyć w tą teorię, że jest za dużo filmów na moim kanale, bo tak mi oczywiście powiedziano. Za dużo filmów i tyle. I po prostu jest już za późno, żebym ja się wybił. Wybił to jest głupie powiedzenie w ogóle. Zdobył jakąkolwiek większość publiczność, o to chodzi. Dlatego też mówię, rezygnuję na chwilę obecną nagrywanie na tym kanale i przechodzę sobie na drugi kanał, który dopiero co stworzyłem, żeby był w miarę świeży. No tam generalnie zaczynam od z grubej rury, no codziennie jeden film. O godzinie, tym razem już tam będzie wrzucany 10, nie 12, a 10. Fanpage zostaje ten sam, tutaj nic się nie zmienia. Natomiast, no mówię, kanał się zmienia, link macie tam w opisie, więc możecie bez problemu sobie na niego wejść i zerknąć. Także od poniedziałku, dlatego też nagrywam tutaj ten film, informując was, że no już nie chcę mi się nawet już tych materiałów, bo te materiały, które obecnie mam, już będę po prostu realizował na tamten kanał. Będę sprawdzał jak to się przyjmuje, czy rzucając te filmy właśnie regularnie po tym jednym filmie dziennie jestem w stanie tam zdobyć większą publiczność. Jeżeli tak, zostaję na tamtym kanale, jeżeli nie, nie wiem, wrócę na ten albo w ogóle zrezygnuję, bo to nie ma sensu, słuchajcie. I to... Nie chodzi, kurczę, bo zaraz wszyscy powiedzą, a to chodzi o pieniądze. Nie. Gdyby chodziło o pieniądze, to od 6 lat bym w ogóle tego nawet nie robił. Od 5, bo chyba 6 rok się zbliża, więc... Hello, 6 lat robię to, kurde, praktycznie za darmo. I tyle, więc nikt mi nie mówi, że ja to robię dla pieniędzy i tyle. Cóż, no, linka mówię, macie w opisie. Filmy, które miały się pojawiać w ten weekend, bo pisałem też na fanpage'u, że nie było w bodajże czwartek filmu z farmingu. Ten film się tutaj już na tym kanale nie pojawi. Pojawi się on na w przyszłym tygodniu na nowym kanale. Po prostu. Wszystko, no mam nadzieję, że wszystko przekazałem.
jakąś tam podstawową grafikę stworzyłem, tak żeby coś było. No nie jestem super grafikiem, słuchajcie, korzystam z Gimpa, więc sorry. To co mi się udało stworzyć, to musi zostać. Tworzyłem nawet na ten mój kanał obecny promo kanału. Dosyć mi się to podobało, ale nawet nie zdążyłem, słuchajcie, tego wrzucić, bo co po niektórzy do tego zgłaszali pewne uwagi i stwierdzili, że to nie będzie dobre. Miałem zrobić do tego poprawki. Powiedzmy, że zrobiłem, ale nie dokończyłem i to tak zostało. Być może to promo po prostu wrzucę na ten nowy kanał, ale to na pewno nie od razu na początku. Także to by było na tyle, słuchajcie, z informacji. Widzimy się na nowym kanale, więc teoretycznie nic się nie zmienia, ale no jednak szkoda mi zostawiać ten kanał. Trzymajcie się, pa pa.